Witam serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Przed nami kolejny odcinek kwarantannowej Karting Cafe, do którego zaprosiłem trzeciego kierowcę ubiegłego sezonu w Rock Cup Poland i w kartingowych Mistrzostwach Polski w kategorii Mini Rock. Moim gościem będzie Bartosz Grzywacz, którego zapytam o to, jak sobie radzi w tym czasie kwarantannowym, jak się przygotowuje do sezonu, który jeszcze nie wystartował w Polsce. I troszeczkę porozmawiamy na temat ubiegłorocznych rozgrywek, między innymi w serii pucharowej, w serii mistrzowskiej i o finale światowym roka, który odbył się w Lonato. Zapraszam na kolejny odcinek. Bartosz Grzywacz, moim gościem w kwarantannowej Karting Cafe. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kwarantannowej Karting Cafe. Cześć, witam. Bartek, powiedz mi, jak odbierasz tą sytuację, w której się znajdujemy? Ten brak wyścigów, brak treningów, sezon, który nie wiadomo, kiedy się rozpocznie. Co to znaczy dla kierowcy? No, znaczy dla kierowcy jest to na pewno wielki ból, bo jednak każdy chciałby pojeździć. No ale wiadomo, 3 razy w tygodniu ćwiczę, żeby jednak mieć siłę, formę, żeby utrzymać na tego juniora. Lekcje, wiadomo, trzeba odrabiać, ale też staram się poświęcić 2 godziny dziennie na symulator. Ale jestem w tej lepszej sytuacji, ponieważ byłem we Włoszech z nowym teamem i także w Zielonej Górze i parę razy w Trójcu. No właśnie, wspomniałeś o tym juniorze, bo w tym sezonie będziesz się ścigał w nowej kategorii, prawda? Tak, dokładnie. To będzie junior rock i w teamie? Amo Racing Team. Okej. Okay. I duża jest różnica, jeśli się przesiada kierowca z mini roka do junior roka? Jest naprawdę wielka różnica, bo nie dość, że ciężej się jedzie jednak tą ramą, to jednak 120 na godzinę na prostej to już jest coś. No tak. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o sezonie 2019. Póki nie jedziemy w tym roku jeszcze, to możemy zrobić sobie taką analizę. Ten miniony sezon był dla Ciebie chyba najlepszy. No tak, karierze. To był najlepszy mój sezon. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że to był tak naprawdę mój drugi sezon takiego profesjonalnego ścigania się. No i wypadł naprawdę całkiem dobrze. No to przypomnijmy. Kartingowe Mistrzostwa Polski, 3. pozycja, Rock Cup Poland, 3. pozycja. Dokładnie. Która z rund dla Ciebie była najważniejsza, albo a z kolei która była najtrudniejsza? Tak naprawdę to najtrudniejsza chyba była Zielona Góra. To była bodajże 3. runda serii Rock Cup Poland. Sobota była bardzo dobra. Pierwsza czasówka, pierwsze wyścigi eliminacyjne na pierwszych pozycjach. Natomiast pech dopadł w finale, gdy przy próbie odzyskania pierwszej pozycji wydachowałem. No i na finale wiadomo, trzeba było odrabiać. I skończyłem rywalizację na 6. pozycji, ale to jednak bolało najbardziej, bo pierwsza pozycja była do osiągnięcia. No to właśnie, bo nie mogliście odliczać słabszej rundy w rywalizacji, prawda? Wszystkie rundy się liczyły. Tak, tak, tak. No to efektowny był wypadek, nie powiem. Pamiętamy wszyscy te fajne zdjęcia. No, fajne, no. Efektowne bardzo i można powiedzieć bardzo dramatycznie wyglądające, ale chyba nic się nie stało wtedy. Nie, nic mi się nie stało, ale moim zdaniem tak, gdyby nie ta runda, to na pewno w klasyfikacji generalnej byłbym oczko wyżej. Wiem, że ucierpiał z powodu tego wypadku Maciek Gładycz chyba. Tak, bodaj, tak, coś miał z ręką. Bartek, Mistrzostwa Polski, też 3. pozycja w kategorii mini rock, ale tam już było mniej rund, nie było 6 rund tak jak w roku, były 2 rundy. Jak, tak, dokładnie. Jak się przestawić z takiej rywalizacji, gdzie możesz sobie, nie wiem, odłożyć na przykład albo rozłożyć walkę na kilka weekendów, a tutaj masz 2 weekendy, przyjeżdżasz i musisz załatwić temat w ciągu 2 rund. Znaczy na pewno trzeba było bardzo się skupić, bo jednak to są 2 rundy i trzeba pojechać na 100%, nie ma odwrotu. No i pierwsza runda akurat w Bydgoszczy, udało mi się to zrobić, 3. pozycja. Jechałem jak najszybciej potrafię. Natomiast jeśli chodzi o Słomczyn, to już byłem trochę pewny tego 3. miejsca, ale jednak cały czas musiałem jechać jak najszybciej, żeby jednak tą pozycję utrzymać. Ale oficjalnie 2. wicemistrz Polski, a w Słomczynie 4. miejsce. Dla mnie bardzo dobrze, ja się naprawdę cieszę. Okej, okay. No i teraz przejdźmy w takim razie do zawodów międzynarodowych, bo w Lonato na superfinale roka widzimy ten efektowny bilet, który masz za plecami. Nie poszło Ci jednak tak, jakbyś chciał.
Znaczy wiadomo, kierowca nie wystarcza, sprzęt też jest potrzebny, no ale jechałem jak najlepiej umiem. Czułem bardzo dobrze się czułem w stawce tych zawodników. No było ciężko, ponieważ dużo zawodników jechało bardzo szybko, ale oficjalnie 8 miejsce w finale Singa Trophy. No to jest w miarę dobry wynik, ale ten finał A, tak połowa stawki, to było do osiągnięcia to. No i co, wróciłeś z Lonato zwieszoną miną? No tak, trochę byłem zadowolony, trochę byłem niezadowolony, ale wiadomo, najlepiej to dobrze, że w całości chociaż, no ale tak to po połowie. No dobra, ale to są zawody, w których startuje kilkuset kierowców i teraz w Polsce jedziecie w gronie, nie wiem, 20, nawet 20 kilku, 30 zawodników, a tu nagle się okazuje, że w każdej z grup jest pełny zestaw, a w kategorii mini, w której ty jechałeś, startuje ponad 150 zawodników. I teraz każdy twój błąd, który wykonasz, nie wiem, w czasówce albo w hitach kwalifikacyjnych, praktycznie eliminuje ciebie z walki o finał A. Jak tak, się podchodzi? Jak się podchodzi do takiej imprezy? Wiadomo, że są nerwy, prawda? No tak, wiadomo, są nerwy, ale akurat jeśli chodzi o czasówkę na finale światowym, to jest najważniejsza rzecz, jaka jest w tych zawodach, bo tak naprawdę od czasówki to wszystko się zaczyna. Ale naprawdę, jeśli porównując rywalizację w Polsce do Włoch, to jest kompletnie inny świat. Tam akurat jak jeden błąd popełnimy, to od razu pięciu się wyprzedza na jednym zakręcie, potem trzeba to odrabiać. A w Polsce jeden błąd da się wybaczyć, ale natomiast we Włoszech to jest kompletnie co innego. No i teraz będziesz startował kategorii juniorskiej. Jaki cel? Znaczy na pewno jest dla mnie nowa kategoria. Wiadomo, chciałbym pojechać jak najlepiej, ale zobaczymy, co będzie. Trenuję ciężko, jeździłem też dużo, więc mam nadzieję, że się wystarczająco rozjeździłem. No ale brakuje jednak trochę tego, ale mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. No to opowiedz mi o tym początku roku, bo mówiłeś, że byliście we Włoszech, byliście na kilku innych torach. Jak wyglądały te treningi i kto trenował z tobą? Treningi wyglądały we Włoszech całkiem dobrze. Wraz z nowym teamem byłem. Trenował też ze mną Kasper Nadolski, Franek Palmirski, Olaf Turakowski i jeszcze Igor Lejko. Tak naprawdę całym teamem byliśmy. No i wiadomo, były to w sumie pierwsze treningi w nowej kategorii. Czułem się bardzo dobrze. Czasy były nawet ok, ale wiadomo, też pierwszy raz to trzeba się w sumie nauczyć tego juniora. Wiadomo, te inne punkty hamowania, kompletnie inny mechanizm, no wiadomo. Inny świat, tak? Dokładnie. No i jak z prędkością? No, nie prędkość... boisz się? Nie, no gdzie? Kierowca nie może się niczego bać, wiadomo. Trzeba jechać jak najlepiej się potrafi. A powiedz mi, bo teraz jak się obserwuje internet szczególnie w tym czasie kwarantanny, to wielu kierowców uczestniczy w jakichś e-sportowych, sim-racingowych wyścigach. Ty też się ścigasz? Tak, ja jechałem jedną rundę w iRacing na torze SPA, ale niestety moja kierownica odmówiła posłuszeństwa. Musiałem zakończyć swoją rywalizację, ale tak to jeszcze wcześniej jeździłem w Formule 2019 wraz z moimi kolegami na takich wyścigach nierankingowych, no i w sumie dobrze się bawiliśmy. No dobra, ale to wygląda jak symulator, czy czujesz tą atmosferę wyścigu? Bo przecież no, nie widzisz tego dookoła, masz monitory, ale to chyba nie jest to samo, prawda? Nie, no wiadomo, że to nie jest to samo, bo jednak jak jedziemy go-kartem, a jeździmy na symulatorze, to na tej prędkości nie jest, to jest w ogóle kompletnie co innego, ale wiadomo, jednak trzeba trochę utrzymać tą dobrą pasę i trzeba dużo jeździć na takim symulatorze, żeby potem na torze to jakoś zaprocentowało, nie? Jak będziesz dalej spędzał ten czas kwarantannowy? Cały czas symulator, ćwiczenia, treningi i szkoła? No właśnie, no. Pogadajmy trochę o szkole. Nowe doświadczenie chyba, co? No, jednak siódma klasa, no to już jest kompletnie co innego niż siódma klasa, nasza szósta klasa. Wiadomo, jest coraz więcej nauki, nauczyciele więcej wymagają od nas, no ale dobrze sobie radzę w miarę. Dużo memów powstaje z nauczycielami? I to ogromna ilość. Robicie zrzuty ekranu i później No tak, no to znam to oczywiście. Bartek, słuchaj, ten sezon 2020, myślisz, że kiedy się rozpocznie?
tak naprawdę to sytuacja na świecie zbyt ciekawa nie jest. Jednak przez tego wirusa to wszystko się rozsypało. No ale mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy na ten tor. Tak końcówka maja to jeszcze mi się wydaje, że to jeszcze to nie jest to, ale tak już czerwiec, końcówka czerwca to chyba możemy już coś zaczynać jeździć. Ale jakoś to nie widzę tego za bardzo. No ale zostanie nam kilka miesięcy, dosłownie 4-5 miesięcy, żeby rozegrać wszystkie wyścigi. Na co się najbardziej nastawić trzeba w twoim przypadku? Na co się nastawiasz? Na puchar? Na mistrzostwa? Nie wiem, na jakieś zawody międzynarodowe? Znaczy, ja miałem jechać cały sezon Polski, ale także parę rund we Włoszech, ale niestety chyba Włochy się nie odbędą te zawody. Wiadomo, sytuacja jest jaka jest. Mam nadzieję też, że finał światowy się odbędzie, bo w sumie to bym chciał najbardziej pojechać jednak tą imprezę. No i w sumie to tyle. Na koniec naszej rozmowy, tak już wcześniej każdemu powtarzam, że wszyscy eksperci, wszyscy goście różnych rozmów internetowych w telewizji zawsze mają w tle książki, tak, żeby podkreślić, a kierowcy mają jednak puchary. Który z tych pucharów jest dla ciebie najważniejszy? Tak naprawdę to są dwa puchary. Pierwszy puchar to jest ten, to jest za Mistrzostwa Polski, za wicemistrzostwo, drugie wicemistrzostwo, a drugi puchar to jest ten o tutaj, to jest trzecie miejsce w serii Rocca Poland i jeszcze jest szarfa tutaj. No to świetnie, świetnie, gratuluję ci. Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy na torze. Ja bardzo też. Dziękuję za tą rozmowę i ja też dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, cześć, cześć.